Witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj zajmiemy się tematem rozdzielaczy do systemu ogrzewania podłogowego. Coraz częściej stosowane ogrzewanie podłogowe, nikogo do niego nie trzeba przekonywać, ale trzeba zwrócić na parę rzeczy uwagę. Przede wszystkim na wybór rozdzielacza, odpowiedniego rozdzielacza do ogrzewania podłogowego oraz parę innych rzeczy, o których dzisiaj tutaj opowiem. Pierwszy rozdzielacz, który mamy tu przygotowany, jest to belka rozdzielaczowa standardowa, którą możemy spotkać normalnie w sprzedaży. W związku z tym mamy górną belkę, belkę zasilającą, powrotną belkę, belkę powrotną i poszczególne pętle. Czyli w tym wypadku mamy cztery pętle ogrzewania podłogowego. Te cztery pętle ogrzewania podłogowego należy jakoś wyregulować, ponieważ instalatorzy stosują przeważnie różnej długości pętli. W związku z tym przy krótkich pętlach przepływ będzie mniejszy, natomiast przy długich pętlach przepływ będzie trzeba ustawić większy. W tym celu stosuje się regulacje poszczególnych sekcji. W związku z tym pod czerwoną zaślepką w rozdzielaczach znajdziemy śrubę regulacyjną. Śrubę regulacyjną, gdzie za pomocą klucza dostarczonego możemy imbusowego regulować. Kręcać, wykręcać, regulujemy przepływ. Ten przepływ widzimy na czujniku przepływu, czy tak naprawdę wizualnym, czyli rotametrze. Jeżeli mamy większy przepływ, rotametr jest wciągany i ten przepływ widzimy, bo jest skala na rotametrze. Skala akurat w niebieskich rotametrach mamy do 2,6 litra na minutę, natomiast w standardzie występują rotametry 5 litrów na minutę, maksymalny przepływ, czyli czerwony. Łatwe do rozpoznania. Przypomnę tylko, że po paru miesiącach, przede wszystkim na początku, po paru latach, ten rotametr może się zrobić brudny, w związku z tym, że zanieczyszczenia w czynniku grzewczym jest dość sporo. W ostatnim odcinku opowiadałem o separatorze zanieczyszczeń, który wychwyci większość zanieczyszczeń, ale jeżeli by zaszedł jakimś brudem, to jest możliwość wykręcenia takiego rotametru, czyli zakręcamy śrubę regulacyjną. Zobaczymy wtedy, że rotametr pójdzie w górę, co pokaże nam, że przepływ jest zero i wówczas możemy taki rotametr wykręcić, ponieważ jest on na O-ringu zamontowany, czyli nie ma problemu z jego ewentualną konserwacją, ponieważ tu jest zwykła sprężynka skalibrowana i mamy dostęp do naszej szklanej, wizualnego rotametru. Ok, dobrze, czyli powiedzmy, że wyregulowaliśmy sobie przepływ na 2 litry na minutę. Jeżeli na 2 litry na minutę i różne przepływy ustawiliśmy, czyli jesteśmy już po procesie regulacji, wówczas w rozdzielaczach naszej firmy, czyli firmy Giacomini, istnieje coś takiego jak pokażę, specjalnym kluczem kontra. Ta kontra pozwala na po regulacji przykontrować ustawienie, skontrować ustawienie, czym skutkuje. Jeżeli byśmy daną pętlę zamknęli, to odkręcając, odkręcimy tylko do właśnie tej kontry. Czyli w każdej chwili możemy zamknąć daną sekcję, zamknąć daną pętlę, natomiast później nie musimy od nowa uruchamiać procesu regulacji przepływów, ponieważ już mamy kontry ustawione na odpowiedni przepływ. Ok, to może tyle, jeżeli mówimy o górnej belce. Jak spojrzałem jeszcze na dolnej belce znajduje się pod osłonką. Znajduje się pokrętło, które służy do zamykania, otwierania znowu danej pętli w prosty, łatwy sposób. Zamiast tego pokrętła możemy zastosować siłownik termoelektryczny, co pokażę, jak go montujemy. Ale za chwilę. To jest standardowa belka. Jakie mamy u klientów źródła ciepła? Źródła ciepła, które mamy, przeważnie jest to źródło ciepła na dzień dzisiejszy najczęściej stosowane, czyli kocioł kondensacyjny, który produkuje niski parametr lub pompa ciepła, która też niski parametr produkuje. No ale klienci mają ogrzewanie podłogowe nie w całych domach,
chociaż coraz więcej jest w całych domach, bo już mówi się nawet o między 10 a 15% domów budowanych posiada tylko system ogrzewania podłogowego. W związku z tym w dużej części są to układy mieszane. Co to znaczy? My mamy i ogrzewanie podłogowe, i ogrzewanie grzejnikowe. Czyli źródło ciepła, jakim jest kocioł kondensacyjny, produkuje temperaturę wody grzewczej o wartości dla przykładu 60 stopni Celsjusza. 60 stopni Celsjusza nie wrzucimy, nie podamy na zasilanie, na belkę rozdzielaczową, ponieważ no, jest temperatura za wysoka, skutkowałoby chociażby gdzieś możliwością pęknięcia, czy temperatura posadzka przekraczałaby znacznie 30 stopni, co też jest niedopuszczalne tam, gdzie normalnie użytkujemy. Dlatego też stosuje się różne systemy podmieszania. Dzisiaj omówię system podmieszania, czyli obniżenia temperatury czynnika grzewczego na belce zasilającej, czyli na ogrzewaniu podłogowym, przez zastosowanie rozdzielacza z tak zwanym podmieszaniem pompowym. Czyli co to oznacza? Jest zainstalowana pompa, czyli kotłowni, kocioł albo pompa ciepła, albo kocioł ma pompę i dodatkowo zainstalowana jest pompa na rozdzielaczu. Pompa kotłowa dostarcza energię, tak, do rozdzielacza. Natomiast ta pompa rozdzielaczowa, jej zadaniem jest tak naprawdę przesłanie ciepła do pętli ogrzewania podłogowego. Czyli jeżeli źródło ciepła produkuje nam 60 stopni Celsjusza, wówczas musimy zmniejszyć. W jaki sposób zmniejszamy temperaturę? Tu widzimy białe pokrętło, ja nim pokręcę trochę, ustawię od razu na 36 stopni, czyli widzimy głowicę termostatyczną z kapilarą. Ta kapilara jest zamontowana, zablokowana na rozdzielaczu, czyli na belce zasilającej. I tu, jeżeli ja ją ściągnę, może będziecie Państwo lepiej widzieć, mam nadzieję. Okej, okay. Jest tam powiedzmy 40 stopni. Na opisie z głowicy termostatycznej widzimy, że jest ustawione w tej chwili 40 stopni Celsjusza, czyli temperatura, która będzie trzymana na zasilaniu pętli ogrzewania podłogowego, czyli tutaj, będzie 40 stopni Celsjusza. Jest to górna wartość dla ogrzewania podłogowego. Po drugiej stronie rozdzielacza znajduje się przyłącze powrotu, czyli mamy zasilanie, powrót do kotłowni i tu istotnym elementem jest, istotnym szczególnie tam, gdzie mamy domy z kilkoma rozdzielaczami, jest zabór regulacyjny. Ja może by się udało mi się Państwu pokażę, jest tutaj śruba imbusowa, gdzie imbusem szóstką możemy regulować, czyli tak naprawdę decydujemy, ile energii ma dochodzić do danego rozdzielacza. Czyli jak mamy na parterze, na piętrze, to możemy każdy rozdzielacz wyregulować. To jest, krótko mówiąc, tak jak zabór powrotny w grzejnikach. Każdy zna zabór powrotny w grzejnikach, czyli tam, jeżeli grzejnik jest zimny w najdalszym pomieszczeniu, to co robimy? Kryzujemy, czyli przymykamy te grzejniki, które są bliżej, czyli najczęściej łazienkowy, powiedzmy, grzejnik, czy w najbliższych pomieszczeniach. Dokładnie ta sama proces regulacji dotyczy systemów rozdzielaczowych, czyli kryzujemy rozdzielacz, ten najbliższy, żeby energia była przekazywana do rozdzielacza tego dalszego. To jest przy układach, gdzie mamy kilka rozdzielaczy. Tam, gdzie jest pojedynczy, to nie ma problemu, wyregulujemy sobie na poszczególnych pętlach ogrzewania podłogowego. Ok, dodatkowymi elementami, które rozdzielacz powinien posiadać, to są odpowietrzniki, które służą do odpowietrzenia instalacji, ale uwaga, już w czasie pracy, czyli po procesie odpowietrzenia instalacji przy pierwszym uruchomieniu. Czyli to nie, te odpowietrzniki nie służą do odpowietrzenia w procesie odpowietrzania pierwszego, z tego względu, że czy podczas płukania, nie daj Boże, przypomnę, trzeba zamykać odpowietrzniki automatyczne, żeby brud przy płukaniu instalacji nie podszedł pod pływak odpowietrznika, tylko w czasie normalnej pracy rozdzielacza. I dodatkowo mamy zabory. Zabory spustowe, czyli zabór spustowy na zasilaniu, zabór spustowy tu na dole na powrocie.
które te zawory, oprócz, tak jak sama nazwa mówi, zawory spustowe służą do opróżnienia, powiedzmy, belki, opróżnienia instalacji z czynnika grzewczego, służy przede wszystkim również do przeprowadzenia prawidłowego procesu odpowietrzenia instalacji i puchania instalacji. To też, mam nadzieję, pokażemy Państwu na następnych filmach. OK. Czyli mamy podstawowe komponenty i system z podmieszaniem pompowym. Czyli mamy domy, gdzie mamy grzejniki, podłogówkę, układy mieszane. Ale ponieważ coraz częściej stosuje się układy, gdzie, czy domy, buduje się domy i mieszkania, gdzie już ogrzewanie podłogowe jest standardem i nie ma grzejników, czy jest jeden grzejnik łazienkowy, który jest ściągnięty z jednej pętli ogrzewania podłogowego. Dlatego też możemy zastosować rozdzielacz już bez pompy. Pompa jest w kotłowni i zamontujemy tak naprawdę kilka potrzebnych rzeczy. Czyli to samo co w poprzednim rozdzielaczu, czyli mamy odpowietrznik, zawory spustowe, ale trzeba zawsze pamiętać, żebyśmy mogli odciąć dany rozdzielacz, chociażby w ramach konserwacji, w ramach jakiejś wymiany, czyli zawory odcinające. To są takie minimum niezbędne komponenty. I teraz na ten rozdzielacz układy w domach często są zautomatyzowane, w związku z tym zastosowane są różnego rodzaju listwy sterujące, pod które podpinamy ogrzewanie podłogowe. Czyli żeby wyregulować temperaturę, na przykład w pomieszczeniu, gdzie jest podłogówka, musi znajdować się termostat pomieszczenia, który pójdzie następnie i daje sygnał do załączenia, wyłączenia danego pomieszczenia. Przypomnę, że w danym pomieszczeniu może być jedna pętla, mogą być dwie, trzy i wielokrotność. Ale żeby cały układ pracował automatycznie, to zamiast pętli, już tak położę, zamiast zwykłej ręcznej ingerencji, zamykania, otwierania danej pętli, musimy zamontować zamiast pokrętła siłownik termoelektryczny. W jaki sposób się to robi? Jeżeli ktoś weźmie fizycznie, no to ułamie, urwie, zniszczy. Należy wyciągnąć bolec, który jest tak naprawdę blokadą możliwości wykręcenia głowicy, pokrętła. Wykręcamy pokrętło, czyli ręcznie ściągamy. Następnie bierzemy śrubokręt płaski. Ja może sobie tak zrobię. I lekko podważamy. Pokrętło prawie zeszło, czyli ten kapturek taki przyłączeniowy ściągamy i w to miejsce montujemy siłownik. Siłowniki mamy dwa rodzaje. Czyli to jest standardowy siłownik, najczęściej stosowany, czyli siłownik normalnie zamknięty. Można to poznać, bo wszystkie siłowniki mają swoje opisy. Oprócz tego, że są na kartonie, to możemy jeszcze je znaleźć na spodzie siłownika. Czyli nie wiem, czy to będzie widać, jest napis NC, czyli normalnie zamknięty, czyli normalnie closed, ewentualnie NO, to byłby normalnie otwarty. Na czym to polega? Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że przy normalnie zamkniętym oznacza to, że jeżeli nie ma żądania pracy, czyli nie ma napięcia podanego na końcówki, na wyprowadzenia elektryczne siłownika, no to układ jest zamknięty. Jak przychodzi sezon grzewczy i spada temperatura w pomieszczeniu, wówczas listwa sterująca podaje napięcie. Czyli poda fazę, czyli neutrum podpięte, fazę na siłownik. Podając fazę na siłownik, siłownik się otwiera, czyli otwiera nam pętlę ogrzewania podłogowego, czyli zaczyna płynąć czynnik w danej sekcji. Czyli grzejemy dane pomieszczenie. I teraz jak wygląda montaż tego siłownika. Siłownik montujemy za pomocą przejściówki do rozdzielacza. Ta przejściówka znajduje się w kartonie. Są specjalne wyżłobienia, czyli rowki w złączce, plus dodatkowo na mosiądzu widzimy takie wypustki. W te wypustki wkładamy złączkę, żeby dobrze weszła. Po zamontowaniu złączki naszym zadaniem będzie teraz
włożenie siłownika termoelektrycznego. Przeważnie tak naprawdę trochę siły trzeba użyć, czyli wciskamy lekko i przekręcamy siłownik. Jeżeli ten siłownik widzimy, że pozycja może być dla Państwa nieakceptowalna, bo jest lekko ze skosu, możemy przekręcić dalej i przewody wyprowadzić elektryczne z tyłu do sterownika, do listwy przyłączeniowej używania podłogowego. W ten sposób zamontowany siłownik prawie funkcjonuje, ponieważ OK, podawanie napięcia z listwy sterującej będzie funkcjonowało, ale siłownik jeszcze się nie otworzy, bo część siłowników ma blokadę, czyli ten czerwony dźwięk, który tutaj wystaje, jest to blokada przed zastaniem się siłownika, w związku z tym będzie trzeba wcisnąć ten dźwięk. Czyli w ten sposób, jeżeli jest już wciśnięte, to co było słychać takim kliknięciem, siłownik jest uzbrojony, czyli jest gotowy do pracy. Tą pracę będzie sygnalizował, jeżeli podamy napięcie na siłownik, to tu u góry, mam nadzieję, że Państwo zobaczycie, jest taki biały dźwięk. W tej chwili jest on w pozycji na dole, czyli siłownik jest w pozycji zamknięty. Jeżeli będzie żądanie pracy, czyli podane zostanie napięcie na siłownik, ten dźwięk zacznie wychodzić. Czyli w łatwy sposób wizualny instalator, klient, użytkownik jest w stanie stwierdzić, czy dana pętla, dana sekcja jest otwarta, czy też nie. Czy jest tam przepływ, czy nie. No, oczywiście wizualnie możemy zobaczyć na rotametrach. Przypomnę, że przy rotametrach ważną kwestią jest jego widzialność. Powiedzmy po paru miesiącach, po paru latach może coś tam gdzieś brudy się osadzić na nim, ale jeżeli zastosujemy odpowiedni inhibitor korozji, zastosujemy filtr z magnesem, czy separator, o którym mówiliśmy, z efektem cyklonowym R146, wówczas prawdopodobieństwo, że nie będzie widoczny przepływ po iluś latach, jest naprawdę znikome. Ważnym aspektem technicznym rozdzielaczy z podmieszaniem pompowym jest to, że jeżeli jest zastosowana pompa, to zawsze musimy mieć możliwość jej konserwacji, wymiany. Różnie bywa w życiu, w związku z tym taki rozdzielacz powinien posiadać odcięcie, czyli na półśrubunkach odcięcie pompy, czyli na górze, na dole odcinamy, mamy możliwość chociażby wymiany pompy. Takie śrubunki można przybliżyć, zobaczyć, są wyposażone w zawory kulowe, czyli zwykłym śrubokrętem płaskim. Mam nadzieję, że będzie to widać w filmie. Możemy zamknąć kulę, ewentualnie ją otworzyć. Dodatkowo przy stosowanych śrubunkach, jeżeli już mamy używanie i wykorzystujemy pompy, to wiadomo, że nieraz ważne są kierunki przepływu, czyli oprócz jednego zastosowanego z zaworu ociągniętego można zastosować śrubunek, który jest wyposażony w zawór przeciwzwrotny, czyli zawór zwrotny, można powiedzieć. Mam nadzieję, że to widać składką zwrotną. Ok. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na następnym webinarium. Mam nadzieję, że coś więcej Państwo się dowiedzieliście. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytania, to proszę na czacie, ewentualnie mailowo marcin.jaskowski@jacobini.com i do zobaczenia w następnym odcinku.